Ostatnio nagrywaliśmy film o Huawei Mate 50 Pro, którego w sumie używam od tamtej pory, a nawet jeszcze wcześniej, na co dzień. I powiem Wam szczerze, że to jest smartfon, który mi się bardzo podoba, ale ja generalnie lubię sprzęty Huawei'a, tak jak wiecie. No i w związku z tym, że ja lubię sprzęty Huawei'a, korzystam z nich na co dzień, to Huawei się do mnie odezwał, że Dawid, to Ty jak tak korzystasz z naszych smartfonów, to powiedz ludziom, jak się ich używa, jakich aplikacji tam używasz, bo część ludzi nadal się boi, że to jest HMS, a nie GMS i oni mówią, że Google'a nie ma i to niedobrze. Więc spoko, opowiem. I opowiem o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, faktycznie korzystam z całego ekosystemu Huawei, w tym ze smartfona Huawei Mate 50 Pro, robię to na co dzień, a po drugie, ten materiał powstał we współpracy z Huawei. A więc dookoła tego Huawei'a narosło bardzo dużo mitów i to się zrodziło w 2019 roku, wtedy kiedy był ban właśnie na Huawei'a, kiedy się pojawił i po prostu Huawei musiał na szybko tworzyć cały swój ekosystem. Wiadomo, że w parę miesięcy nie da się przekonać nie wiadomo jak wielu deweloperów, nie da się stworzyć wszystkiego idealnie i były tego skutki takie, że ludzie mówili takie rzeczy, że smartfonami Huawei nie da się płacić. Da. Że na smartfony Huawei w ogóle nie ma aplikacji. Są. Że smartfony Huawei to nie są wspierane. A to jest szczególnie zabawne, bo ja kiedyś miałem Huawei P30 Pro. To był właśnie ostatni smartfon Huawei na GMS-ie i ja go dałem po trzech latach chyba tacie i on teraz cały czas dostaje nowe update'y. Więc jak ktoś mi mówi, że Huawei nie jest wspierany, to no, chce mi się troszeczkę śmiać. To są takie miejskie legendy. Wiadomo, nie każdy musi się znać na technologii. Jak to jest z tym Huawei'em? Powiem Wam, że z Huawei'em jest tak samo jak z każdym smartfonem na nowej platformie. Jeżeli dostaniecie po prostu smartfon goły i nigdy nie mieliście HMS-a, to wiadomo, że jego konfiguracja może potrwać trochę dłużej niż zwykłego smartfona. Dlaczego? No bo jak mieliście iPhone'a, kupujecie iPhone'a, to wszystko się sobie przenosi. Jak mieliście jakiś smartfon z Androidem i kupujecie drugi z Androidem, no to trochę gorzej, ale też wszystko się przenosi. Ale jak macie Huawei'a, bo mieliście wcześniej Huawei'a, to też się zdecydowana większość rzeczy przenosi i to jest bardzo łatwe. Problem pojawia się, kiedy pierwszy raz macie iPhone'a, smartfon z Androidem albo właśnie smartfon Huawei'a i musicie od nowa startować na tej platformie, bo to trzeba konto zakładać, bo to trzeba się logować, trzeba wszystkie aplikacje pobierać, trzeba ten telefon nauczyć, co się robi. Dostajemy smartfon z nowym ekosystemem i mówimy, o matko, ja na swoim tego nie musiałem robić w ogóle. Tylko musiałeś, ale załóżmy 5 czy 10 lat temu, jak zaczynałeś przygodę z daną platformą. Nie muszę chyba dodawać, ale dodam na marginesie, że ten Mate 50 Pro, no to pod względem sprzętowym to jest naprawdę jeden z topowych smartfonów. To, co mi się podoba przede wszystkim, to wzornictwo. Wcześniej miałem czarną wersję i ona była taka spoko, ale to jest pomarańczowe, to jest takie złote, a skromne, to naprawdę mi się podoba. Ten smartfon troszeczkę krzyczy, że ja jestem topowy, ale robi to w bardzo gustowny sposób. Każdy, komu pokazałem ten smartfon, no, podobał mu się wizualnie. Pobrudziłem go. Muszę wyczyścić, bo to skóra jest wegańska, żeby nie było. Ale dobra, już wyczyściłem. No i właśnie ten smartfon bardzo mi się podoba i jeszcze świetny jest aparat, bo on poza tym, że jest bardzo dobry, to ma jeszcze 10-stopniową przysłonę, więc można się bawić w różne stopnie rozmycia tła i to jest fizyczne rozmycie tła, a nie tylko programowe, więc naprawdę jeżeli o to chodzi, to jest petarda. Ja wiem, że część osób zaraz powie, no ale ten smartfon nie ma 5G i ja Wam powiem, no nie ma 5G, no przez te sankcje Huawei Mate 50 Pro i inne smartfony Huawei'a 5G nie mają, ale Huawei stara się z tym walczyć, chociażby przez to, że w Chinach już na przykład dosprzedaje do tego telefonu specjalne obudowy, które mają modem 5G, więc jak widać te przeciwności losu da się jak najbardziej obchodzić. No i pamiętajmy jeszcze o tym, jak z tym 5G w Polsce jest, bo takie dobre 5G to ma plus, inni to mają takie 5G, ale bardziej jak 4G, a takie prawdziwe, naprawdę prawdziwe 5G to się pojawi dopiero za kilka lat, jak będzie na przykład rozstrzygnięta aukcja 5G.
No a jakie ja mam tutaj aplikacje, możecie się zastanawiać. No powiem Wam, że tych aplikacji to jest całkiem sporo. No mogę Wam przejść przez wszystkie nawet. Może tak zrobimy. A Adobe Reader do czytania dokumentów, Adobe Fill and Sign do podpisywania, bardzo fajne, Airly do sprawdzania jakości powietrza w okolicy, Allegro, czyli najlepszy w kosmosie serwis, w którym można zakupy robić, przypadkiem to jest partner naszego kanału, Huawei App Gallery, czyli wiadomo, sklep z aplikacjami Huawei'a, Apple Music, bo czemu nie, jest na Androida, a u mnie na przykład żona korzysta z urządzeń Apple'a, te abonamenty opłaca, też korzystam, bo bardzo dobra jakość dźwięku, Aurora Store, dodatkowy sobie sklep zainstalowałem, Blix, czyli gazetki wszystkie sklepowe naraz, i ten Blix, to są właśnie gazetki w aplikacjach. Ja wiem, że to brzmi zabawnie, bo ja mam te najnowsze smartfony jakieś i tak dalej, konsole, ale ja jestem cebulak. Ja tego Blixa odpalam na tablecie albo na telefonie i ja sprawdzam, gdzie jest najtańsze jajka są, gdzie najtańsza Coca-Cola i tak dalej. To jest silniejsze ode mnie. No może człowiek z biedy częściowo wyjść, ale bieda z niego nie wyjdzie, więc ja wszystko sprawdzam. Bolt, żeby jeździć, drugi Bolt, żeby zamawiać jedzenie, Booking, bo czasami się gdzieś na wakacje pojedzie i trzeba hotel zarezerwować, Booksy, do fryzjera to się umawiam, Canal Plus, ten inny serwis streamingowy też czasami się używa, chmura Huawei'a, Thermomix, Disney, aplikacja Huawei'a, przeglądarka Edge, Empik Go do książek, Facebook, liczenie kalorii, bo liczę, mimo że nie widać, Gazeta Wyborcza, bo czytam czasami, bo świetne reportaże, GeForce Now do grania, G-Space. O, i G-Space to jest kolejna bardzo ważna aplikacja, której warto się przyjrzeć. To jest przestrzeń wirtualna, za pomocą której możemy instalować dowolne aplikacje ze sklepu Play, więc jak mówicie, że o, ale tu czegoś nie ma, no to na bank jest, bo G-Space'a instalujecie, logujecie się swoim kontem Google'a, bo to po prostu udaje starszy telefon Huawei'a z GMS-em, a nie z HMS-em. Więc jak najbardziej możecie jeszcze w ten sposób dodatkowe aplikacje instalować. Ja właśnie w ten sposób na przykład korzystałem z aplikacji Gmailowej, z aplikacji dokumentów Google, bo po prostu niektórzy kontrahenci tego wymagają. Ale żeby już za długo nie gadać, co tu jeszcze mam z takich ważniejszych? Manga Plus do czytania mang, Messenger do komunikacji, Bank Millennium, bo jestem klientem, jak wielokrotnie mówiłem, korzystam właśnie z płatności zbliżeniowych. Netflix jest, Office jest, Opera jest, Orlen Pay jest, bo czasami trzeba zatankować samochód. Prime Video, Revoluta mam, Sky Cash, bo trzeba za parkowanie zapłacić. Slack, Speed Test, Telegram, TikTok. TikTok to też bardzo polecam, fajny serwis. A polecam dlaczego? Bo możecie wejść na taki serwis i mnie też zasubskrybować na przykład i będę miał więcej subskrypcji i możecie mnie tam też oglądać. Tam tak luźno nagrywam, smartfonem, głównie tym zresztą. Twitter, YouTube, YouTube Music, Żabka. No i tak naprawdę byłoby tyle. Generalnie nie mam problemu z tymi aplikacjami, nie mam czegoś takiego, że o kurczę, wsiadłbym w taksówkę, ale nie mam żadnej aplikacji do jeżdżenia, bo kurczę, zapłaciłbym telefonem, ale tym nie mogę zapłacić. No i nie ma takiej sytuacji, bo wszystkie aplikacje, które są mi niezbędne, mogę znaleźć w Huawei App Gallery. Ten Huawei App Gallery jest jeszcze zintegrowany z wyszukiwarką Petal i ona przeszukuje nie tylko sklep Huawei, ale też źródła zewnętrzne, oczywiście zaufane. Później te aplikacje są jeszcze raz właśnie skanowane po to, żeby mieć pewność, że tam nie pobiera się jakieś szkodliwe oprogramowanie. To wszystko jest naprawdę przemyślane. No a do tego mamy właśnie G-Space'a, w którym mamy naprawdę, no tutaj to w sumie mogę pokazać, co ja mam. No bo i YouTube, i dokumenty, i dyski, i FreeNow jest, i aplikacje Biedronki w ten sposób miałem, bo po prostu łatwiej było mi się zalogować już. Też film robiliśmy o zakupach natychmiastowych. Tutaj naprawdę zdecydowana większość rzeczy, prawie wszystko działa. Ale żeby było też absolutnie tak szczerze, powiedzmy szczerze o tym, co nie działa, bo nie działają dwie rzeczy. Nie działa Google Pay, bo tam trzeba jakieś tam naprawdę weryfikacje kosmiczne przychodzić, żeby to działało, więc w przestrzeni wirtualnej to nie będzie działać. Dla mnie to nie jest problem, bo mój bank jest w App Gallery, Bank Millennium, tak jak mówiłem. Nie działa też Android Auto, no więc jeżeli chcecie korzystać z ekranu w swoim samochodzie, to na smartfonach Huawei Wam to nie będzie działać, ale z tego, co ludzi pytałem, nie jest to problem, który dotyka mnóstwo osób. I trzecia rzecz nie działa.
bekę będziecie mieć, aplikacja McDonald's. To jest niesamowite. To jest aplikacja do kupowania kanapek, do sprawdzania jakiegoś, ile frytki kosztują, zbierania jakichś kuponów, a ona jest lepiej zabezpieczona niż jakiekolwiek aplikacje bankowe. Więc może już tak podsumowując, korzystam ze smartfona Huawei na co dzień, korzystam też z tabletu od Huawei na co dzień i powiem Wam, że ja przesadnie nie mam problemu z tymi aplikacjami. Oczywiście trzeba wiedzieć, że ten G-Space istnieje. Trzeba wiedzieć, że jest w ogóle taka możliwość, że App Gallery jest zintegrowany z tą wyszukiwarką Petal. Takie rzeczy trzeba wiedzieć i też po to powstaje ten materiał, żebym ja Wam tę wiedzę właśnie przekazał. Moim zdaniem, jeżeli oglądasz ten kanał, widzę Cię, oglądasz, nie masz 70 iluś lat, ogarniesz generalnie technologię, no z jakiegoś powodu tu jesteś. To nie musisz bać się smartfonów Huawei'a, bo bez problemu będziesz wiedział, co zainstalować. Tak samo jak ja wiem, naprawdę, to nie jest tak, że ja codziennie rano wstaję i krzyczę: o matko, znowu muszę korzystać z tego Huawei'a, jakie moje życie jest niedobre. Nie, ja mam do wyboru mnóstwo różnych smartfonów i tak naprawdę wybieram Huawei'a, bo mi pasuje to oprogramowanie i wiem, gdzie szukać jakich aplikacji. Więc co tu dużo mówić? Chyba temat wyczerpaliśmy. Ze smartfonów Huawei jak najbardziej da się wygodnie korzystać, z tabletów też. Więc widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.